Polsce majówka ma swoją wieloletnią tradycję. Kojarzy nam się ze spędzaniem czasu z rodziną i z przyjaciółmi, grillowaniem, podróżowaniem, odkrywaniem nowych miejsc oraz ogródkami restauracyjnymi pełnymi ludzi. Ten weekend majowy jest inny niż wszystkie. Z powodu pandemii koronawirusa nie mamy tylu możliwości spotkań. Wiele miejsc turystycznych jest zamkniętych. Władze rekomendują pozostanie w domach, a Polacy po raz kolejny pokazują, iż jako naród cechujemy się ogromną odpowiedzialnością za siebie i innych. W Warszawie Stare Miasto, plaża nad Wisłą oraz inne miejsca, które normalnie są najchętniej wybierane na spotkania, dziś świecą pustkami. Polacy spędzają czas aktywnie, ale z zachowaniem społecznego dystansu. Korzystamy z uroku lasów i parków, unikając dużych skupisk ludzkich. Ta społeczna odpowiedzialność na pewno przyniesie dobre skutki. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, zachowując dystans co najmniej pół metra.